Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałem kolejne trzy książki, o których chciałbym Państwu opowiedzieć. Pierwsza z nich to pozycja bardzo poważna, dotycząca w zasadzie historii najnowszej, polityki. Jest to książka Jerzego Eislera, Siedmiu Wspaniałych, czyli Poczet Pierwszych Sekretarzy KC PZPR. Taki nosi tytuł, ta książka typowo biograficzna w zasadzie. Może kilka słów o autorze. Jerzy Eisler to jeden z najwybitniejszych historyków zajmujących się w Polsce epoką PRL-u, głównie PRL-u, także zajmuje się Francją. Kilka opracowań ciekawych bardzo napisał dotyczących 68 roku, marca 68 roku. Napisał na przykład biografię marszałka Petena, też ciekawą, i wiele, wiele innych publikacji, za które otrzymywał nagrody, był nagradzany i odznaczany nawet. Jerzy Eisler, może kilka słów jeszcze o autorze, bo to naprawdę postać bardzo ciekawa. To też osoba, która zna temat niejako od podszewki, dlatego że był członkiem KC PZPR. Wystąpił jednak w 1981 roku z partii. Tak jak powiedziałem, zna temat od podszewki, świetnie pisze na ten temat. Generalnie ta książka, to, którą napisał teraz, ten Poczet Pierwszych Sekretarzy KC PZPR, to uzupełnienie tego, co mamy na rynku książki związanej z PRL-em, dlatego że jak dotąd takiego opracowania nie mieliśmy, nie można było znaleźć. Wszyscy ci bohaterowie tej książki, więc zaczynając od Bolesława Bieruta, przez Edwarda Ochaba, przez Wiesława Gomułkę, Edwarda Gierka, Stanisława Kanie, Wojciecha Jaruzelskiego i kończąc na Mieczysławie Rakowskim, mieli jakby, każdy z nich miał inny charakter, zupełnie inny, i poprzez ten pryzmat Jerzy Eisler jakby opisuje ich zachowanie, ich stosunek do kolegów z pracy, ich stosunek do wierchuszki w Związku Radzieckim, czyli do tych, którzy wyznaczali jakby cele naszej polityki przez lata. Każda z tych postaci miała zupełnie inny charakter, ale także inne doświadczenia życiowe, i poprzez ten pryzmat Jerzy Eisler opisuje właśnie dlaczego i kiedy podejmowali takie, a nie inne decyzje. Książka jest napisana bardzo rzetelnie, opatrzona wieloma przypisami. Naprawdę tych przepisów jest mnóstwo, co świadczy właśnie o tym, że autor świetnie zbadał temat. Nie tylko zresztą korzystał z polskich archiwów, z polskich opracowań, ale korzystał także z notatek swoich kolegów, którzy mieli dostęp do archiwów rosyjskich, co jest też wartością tej książki. Jeszcze może o tytule Siedmiu Wspaniałych, to ewidentne nawiązanie do filmu z początku lat 60., do filmu o siedmiu wspaniałych, niejako kowbojach, rewolwerowcach jednak, broniących wioski przed bandytami. Jednak każdy z tych siedmiu miał swoją jakąś rysę na życiorysie. Myślę, że dlatego właśnie ten tytuł nosi ta książka, że każdy z tych naszych siedmiu pierwszych sekretarzy KC PZPR miał też nie tylko może jedną, ale i wiele rys na życiorysie. Bardzo ciekawe, książka jest bardzo ciekawym uzupełnieniem tego, co mamy na rynku książki, jeżeli chodzi o literaturę historyczną w temacie PRL-u. Gorąco ją polecam, została wydana przez wydawnictwo Czerwone i Czarne. Kolejną książką, którą dzisiaj przygotowałem dla Państwa, to książeczka Eileen Gouch, Zastępcza żona. Jest to książka z serii Leniwa niedziela. To jest taka seria książeczek dla tych osób, które chcą odpocząć, czytając
tak jak właśnie zatytułowana jest ta seria Leniwa Niedziela, to czas lampki wina, przeczytania sobie czegoś ciekawego, ale równocześnie lekkiego. Z tej serii ukazało się już kilka książek. Ja chciałbym przedstawić właśnie tą zastępczą żonę Eileen Gouch, dlatego że myślę, że to jest jedna z ciekawszych powieści z tej serii. Eileen Gouch to amerykańska autorka, bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. U nas także wiele jej powieści się ukazało. Jej takim najbardziej znanym tytułem, najbardziej znaną książką jest Ogród Kłamstw. Sprzedała 6 milionów egzemplarzy tego tytułu na świecie. Bardzo znana w Stanach, u nas też już znana. Świetnie się czyta jej książki. Zastępcza żona to książka o Camille Hart, pewnej kobiecie 40-paroletniej, która prowadzi biuro matrymonialne. Jest to kobieta doświadczona życiowo, miała trudne dzieciństwo, wychowywał ją ojciec, matka wcześniej zmarła. Jako już dojrzała kobieta przeżyła walkę z rakiem. Jak się jednak okazuje, przeżyła tą walkę z rakiem, ale następuje pewien nawrót choroby i Camille Hart, wykorzystując swoje doświadczenia, zauważając też, że mąż, kiedy musiał sam wychowywać dzieci, jej mąż Edward nie za bardzo sobie z tym radził, wykorzystując swoje doświadczenia, postanawia odnaleźć partnerkę, nową partnerkę życiową dla swojego męża i matkę, dla swoich dzieci. Prowadzi biuro matrymonialne, więc generalnie powinno się to wydawać łatwe, choć myślę, że nie każdy z nas by się takiego działania podjął. Jak to zazwyczaj w życiu bywa, los jest, bywa przewrotny. Doświadczy tego Camille Hart, jej rodzina. Myślę, że warto sobie tą książkę przeczytać ze względu na to, że jest napisana lekko, z poczuciem humoru, mimo że temat jest dosyć trudny, a treść myślę, że zaskakująca nawet. Gorąco polecam. Książeczka jest wydana przez Świat Książki. Trzecią propozycją, którą mam dla Państwa dzisiaj przygotowaną, to propozycja przeczytania książki Sławomira Kopra Gwiazdy kina PRL-u. Sławomir Koper to historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek, który sięga po bardzo różne tematy historyczne i do bardzo różnych epok. Wręcz można by go nazwać Koperfieldem historii, dlatego że naprawdę w cudowny sposób sięga i w czasy antyczne, i w czasy Piastów, i PRL-u, a głównie jest znany z takiej serii o elitach II Rzeczpospolitej. Sławomir Koper pisze świetnie, pisze naprawdę w taki sposób, że trzyma w napięciu, cały czas trzyma nas w napięciu, jesteśmy zafascynowani wręcz tym, o czym pisze, potrafi naprawdę wciągnąć, za co zresztą dostał nagrodę, dokładnie to jest Srebrny Krzyż Zasługi od prezydenta Komorowskiego za popularyzację historii. Gwiazdy kina PRL-u to już kolejna książka właśnie z tej serii o tych elitach. Wcześniej byli skandaliści PRL-u, sławne pary PRL-u. W Gwiazdach kina temat jednak jest potraktowany nieco wybiórczo przez autora. On tutaj nie opisuje nam dokładnie po kolei każdej gwiazdy. Raczej temat jest potraktowany wybiórczo. Sięga on po tych autorów, których uzna, autorów kina, po aktorów, po reżyserów, których uznaje za najważniejsze gwiazdy PRL-u. Pomija na przykład Zbyszka Cybulskiego, nie pisze o Kieślowskim, który w zasadzie można by powiedzieć, że gwiazdą kina stał się w latach już 90., a więc już nie w PRL-u. Pisze za to o Łomnickim, pisze o Kobieli, pisze o Poliraksie, pisze o ich perypetiach życiowych, od podszewki jakby poznajemy te postacie na nowo. Pisze o
zaszufladkowaniu Bogumiła Kobieli na przykład, tragicznie zresztą zmarłego. Pisze o perypetiach Łomnickiego związanych z angażowaniem się w życie polityczne. Książka jest napisana naprawdę rewelacyjnie. Czyta się ją bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że z zapartym tchem po przeczytaniu tej książki będziemy czekali na kolejne książki Sławomira Kopra. Myślę, że mogę ją gorąco polecić wszystkim miłośnikom historii, także miłośnikom kina, a także każdemu człowiekowi, który chciałby się czegokolwiek dowiedzieć o życiu w minionej już na szczęście epoce. Książka jest wydana przez wydawnictwo Czerwone i Czarne i gorąco ją polecam.